Uzdrowisko Świeradów to ponad 200-letnia tradycja w leczeniu uzdrowiskowym w oparciu o bogactwa naturalne. Stały się one inspiracją do stworzenia linii kosmetyków delikatnych, bezpiecznych. Uznaliśmy, że warto by było podnieść ich jakość poprzez zastrzeżenie znaku towarowego. O ile nie mieliśmy obiekcji, wątpliwości, czy zaszczyt znak towarowy, o tyle zastanawialiśmy się, w jaki sposób to przeprowadzić, ponieważ my jesteśmy nowicjuszami, jeśli chodzi o produkcję kosmetyków. Uznaliśmy, że musi to zrobić firma, która się na tym zna, która ma doświadczenie, która poprowadzi ten proces od samego początku, czyli od sprawdzenia znaku towarowego poprzez złożenie dokumentów do Urzędu Patentowego i żeby nie wydarzyło się to, czego się obawiamy, że dokumenty zostaną cofnięte z uwagi na to, że nie spełniają wymogów formalnych, merytorycznych, co przedłuży nam cały proces zastrzeżenia znaku, jak i zakończenia produkcji. W związku z tym zbadaliśmy rynek i wybraliśmy firmę prawną, która spełniła nasze oczekiwania. Bo z jednej strony to duży portfel klientów, klientów dużych, klientów znanych na rynku. To pełna opieka od samego początku. Zespół fachowców, którzy doskonale nam doradzili, w jaki sposób powinien przebiegać ten proces zastrzeżenia, ponieważ byliśmy zainteresowani, żeby to nie było tylko na rynek krajowy, ale również żebyśmy mogli docelowo działać na rynku Unii Europejskiej. To również możliwość współpracy online, co dzisiaj jest niezbędne z uwagi na ciągły, chroniczny brak czasu. Cały proces przebiegał bardzo sprawnie. Właściwie nie uczestniczyliśmy w tym procesie, a jedynie otrzymywaliśmy informacje dotyczące, na jakim etapie jest zastrzeżenie znaku towarowego. Ważne było dla nas, żebyśmy się zmieścili w określonym terminie, czyli około tych 4 miesięcy, które deklarowała nam firma prawna. I tak się stało, bo rozpoczęliśmy swoją współpracę pod koniec listopada 2018 roku, natomiast zakończyliśmy cały proces w połowie kwietnia 2019 roku. I w tym momencie mogliśmy już przystąpić do finalizowania produkcji kosmetyków.